Środa, 18 dzień maja, Paulina Królak. Zapraszam na prognozę pogody dla Wielkopolski i całego naszego kraju. Cały czas pozostajemy w zasięgu wyżu, napływają do nas ciepłe masy powietrza. Co za tym idzie, najbliższa noc będzie pogodna. Na termometrach minimalnie zobaczymy od 6 do 7 stopni. Wiatr z południowego wschodu powieje słabo z prędkością do 15 km na godzinę. Jutro ciąg dalszy wyżowej pogody, więc słońce na niebie nie zabraknie, zachmurzenie będzie małe. Na termometrach w tym najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 24 do 26 stopni. Ciśnienie będzie rosło, w południe w regionie wyniesie 1013 hektopaskali, a pogoda będzie miała obojętny wpływ na nasze samopoczucie. W czwartek w całym naszym kraju zachmurzenie także małe. Do umiarkowanego wzrośnie jedynie na północy, na północnym wschodzie. Na termometrach od 20 stopni w Olsztynie do 28 stopni we Wrocławiu. I właśnie we Wrocławiu już jutro będzie najcieplej. A co wydarzy się w kolejnych dniach w Wielkopolsce? Spójrzmy na kolejną mapę pogodową. W piątek opady deszczu, a także burze. W sobotę słabe, przelotne opady deszczu, a w niedzielę już padać nie powinno. No, najcieplej będzie w piątek od 15 do 26 stopni. Do zobaczenia.